Poruszający fragment historii Polski ujęty w minutowym filmie, stworzyć taką produkcję to nie lada wyzwanie. Podjęli się tego uczestnicy 7. edycji konkursu Patria Nostra. Dziś poznaliśmy laureatów. Narodziny pułkownika Kuklińskiego, upadek woli według Kossaka, prymas Polski w Stoczku Warmińskim i wiele innych tematów poruszyli uczestnicy konkursu Patria Nostra. Dziś wielka gala. Dzisiaj obchodzimy trzeci finał konkursu historycznego na Mazowszu i na wschodnim regionie Polski. To świeże spojrzenie i synteza, bo długie i złożone historie trzeba było ująć w minutowym filmie. Zwyciężyła animacja 17-letniej Oliwii z zespołu szkół imienia Piotra Wysockiego w Warszawie. Przygotowałam w ramach konkursu animację na temat muzyka Grzegorza Skawińskiego. Grał w takich zespołach znanych jako Kombi albo Oena, Skywalker. Tata głównie, jak byłam mała, puszczał mi jego muzykę, więc od razu stwierdziłam, dobra, to jest ten temat. Uczniowie zastosowali różne techniki, niekiedy postarzali nagrania. Razem z grupą, z którą wykonywaliśmy projekt, stwierdziliśmy, że to bardzo dobry pomysł, by poznać bliżej historię naszego kraju. Nasza grupa przygotowała krótkometrażowy, oczywiście, no bo minutowy film, który obejmuje temat bombardowania Warszawy 25 września 1939 roku. Wzięłam udział w konkursie po to, żeby połączyć moje zainteresowania historią razem z umiejętnościami plastycznymi. Zgłoszenia do kolejnej, 8. edycji konkursu można wysyłać już teraz. Szczegóły na stronie internetowej Fundacji Patria Nostra.